Zapadła decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Na wystawie prezentujemy zdjęcia, unikatowe zdjęcia, które pochodzą ze zbiorów warszawianisty Mariana Leśniewskiego. To są zdjęcia, które nigdy wcześniej nie były publikowane i pokazują jakby Pałac Saski w całej swojej pełnej krasie. Jakie to było ważne miejsce na mapie przedwojennej Warszawy. Zorganizowaliśmy wystawę zdjęć drukowanych, jak i wyświetlanych. Mecenasem wystawy jest PZU. Grupa PZU to nie tylko największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. To konglomerat, który stabilnie rozwija się i wyznacza trendy na rynku. Ale to przede wszystkim rdzennie polska firma, która doskonale rozumie polskie sprawy. Dlatego, gdy pojawiła się wspaniała inicjatywa odbudowy Pałacu Saskiego, inicjatywa popularyzacji informacji o nim, włączyliśmy się w to przedsięwzięcie. Choć dla wielu Polaków Pałac Saski to grób nieznanego żołnierza, należy wspomnieć, należy pamiętać o tym, że to przecież nie dzisiejszy dom Fryderyka Chopina, bo także miejsce, gdzie polscy matematycy i kryptolodzy rozszyfrowywali enigmę, to także budynek, symbol Polski, tak bardzo znienawidzony podczas rozbiorów. Dlatego PZU włącza się w wielkie narodowe przedsięwzięcie odbudowy Pałacu Saskiego i popularyzacji informacji o nim. Podobnie jak od lat z dumą wspieramy wydarzenia i instytucje kulturalne w Polsce. PZU od lat jest dumnym sponsorem Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Łazienek Królewskich, Polskiej Opery Królewskiej i wielu innych przedsięwzięć niezwykle istotnych dla tożsamości narodowej Polaków. Archiwum fotograficzne Polskiej Agencji Prasowej posiada kilkanaście milionów zdjęć i sukcesywnie jest powiększane. Zdjęcia, cały zbiór zdjęć, które prezentujemy, jest od początków niepodległej Polski. Na przestrzeni 100 lat posiadamy zbiory z ważnych wydarzeń historycznych, kulturalnych. Prezentujemy zbiory znanych ludzi, kultury. Cały zbiór to jest ponad 18 milionów zdjęć archiwalnych, co stanowi jeden z największych archiwów w Europie.